Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Toborowskiego w Mississadze zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Chcielibyśmy powrócić do niedawnej oficjalnej wizyty prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Duda w Kanadzie. Przed tygodniem przedstawiliśmy reportaż z pobytu pary prezydenckiej w Toronto, Niagara on the Lake i Mississadze. Dziś zapraszamy do obejrzenia sprawozdania z drugiego dnia tej ważnej wizyty. Drugi dzień swego pobytu w Kanadzie prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytą w głównej kwaterze 1. Batalionu Kanadyjskiego Pułku Królewskiego, stacjonującego w oddalonym ponad 200 km od Ottawy mieście Petawawa. W hali jednostki polskiego prezydenta oczekiwali żołnierze 2. Kanadyjskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy nie tak dawno uczestniczyli w operacjach będących odpowiedzią NATO na rosyjską agresję na Ukrainę. W przestronnym hangarze udekorowanym flagami Kanady i Polski ustawiono kilka egzemplarzy broni ciężkiej, m.in. poważne działo howicer, pojazdy opancerzone oraz inne uzbrojenie, w które wyposażeni są żołnierze. Andrzej Duda wraz z towarzyszącymi mu osobami, pracownikami jego kancelarii, ambasadorem Polski w Kanadzie Marcinem Bosackim i attaché obrony przy ambasadzie pułkownikiem Cezarym Kiszkowiakiem przybył do bazy na pokładzie helikoptera wojskowego Chinook. W skierowanym do żołnierzy przemówieniu, na bieżąco tłumaczonym na angielski, Andrzej Duda podziękował żołnierzom za pełnienie misji wojskowej również w Polsce, w czasie bardzo trudnym, w chwili gdy państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zaskoczone zostały rosyjską inwazją na Ukrainę. Prezydent przywołał też kanadyjsko-polskie braterstwo broni z okresu II wojny światowej, a także zorganizowanie pod koniec I wojny światowej w Niagara on the Lake obozu szkoleniowego dla polskich ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy pragnęli dołączyć do walczącej we Francji armii generała Józefa Hallera. Oto fragment jego wystąpienia. Dziękuję bardzo, że służyliście w Polsce w trudnym czasie, po tym, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Także Wasza obecność w naszym kraju pokazywała, że nad problemem bezprawnego naruszenia granic w Europie
nie przechodzimy do porządku dziennego, że nie ma na to zgody. NATO jest tym sojuszem, który ma charakter obronny, ale przede wszystkim NATO stoi zawsze na straży prawa międzynarodowego przeciwko bezprawiu. Dziękuję Wam za tą służbę, dziękuję Wam za tą postawę, dziękuję Wam za to, że służyliście wspólnie z polskimi żołnierzami. Nie pierwszy zresztą raz. Polska i Kanada, Polacy i Kanadyjczycy mają długą historię współpracy, także wojskowej, ku wolności. Po dokonaniu przez prezydenta Dudę przeglądu oddziału, część oficjalną spotkania zakończyło odegranie hymnu kanadyjskiego. Następnie prezydent zapoznał się z prezentowaną na terenie hali bronią i wyposażeniem żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach aż za kręgiem polarnym. Każdego roku w okresie zimowym do jednostki w Petawawa przyjeżdżają plutony lub kompanie polskich żołnierzy w celu przeprowadzenia wspólnych z żołnierzami kanadyjskimi ćwiczeń przygotowujących ich do walki w ekstremalnie trudnych warunkach. Andrzej Duda obejrzał też najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, w jaki wyposażone są armie państw NATO oraz wysłuchał szczegółowych objaśnień na temat zadań pojazdu opatrzonego znakiem Czerwonego Krzyża, będącego opancerzoną karetką pogotowia na polu walki, a także pokaźnych rozmiarów armaty howicer, mogącej dokonać dużych spustoszeń w szeregach wroga nawet na odległość 40 km. Po opuszczeniu bazy wojskowej na pokładzie helikoptera prezydent udał się z powrotem do Ottawy, gdzie w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się z członkami parlamentarnej grupy przyjaźni kanadyjsko-polskiej, wśród których byli polskiego pochodzenia posłowie minionej kadencji Władysław Lizoń i Ted Opitz oraz reprezentujący obecnie ich okręgi wyborcze w parlamencie Borys Wrześniewski i Peter Fonseca. Na godzinę 17 zaplanowane zostało spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Justinem Trudeau. Ta wiadomość zmobilizowała około 100 sympatyków obecnego prezydenta do przybycia przed parlament i zamanifestowania poparcia tak dla niego, jak i dla rządzącego w kraju ze znaczną przewagą Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, jak to w naszym narodzie bywa, zresztą nie tylko w naszym, przed parlamentem zebrało się także kilkanaście osób mających inne zdanie. Obrońców demokracji, tej w Polsce. Najwyraźniej przekonanych, że albo wyniki ostatnich wyborów zostały sfałszowane, albo że od tego czasu polska demokracja uległa zepsuciu. Wyposażeni w gwizdki i różne miniaturowe aparaty wydające jednak bardzo głośne dźwięki w rodzaju przeraźliwego kwiczenia, również szykowali się do powitania prezydenta Polski, lecz w nieco mniej serdeczny sposób. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Premier Trudeau przyjął Andrzeja Dudę w swoim biurze, a następnie obaj mężowie stanu, wspólnie z pracownikami ich kancelarii, przeprowadzili rozmowy dotyczące tematów społeczno-politycznych, jak i współpracy gospodarczej i militarnej obu państw. Po zakończeniu spotkania, które odbyło się już bez obecności dziennikarzy i kamer, informacji o poruszanych zagadnieniach udzielił mediom prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Wśród tematów omawianych na tak wysokim szczeblu było potwierdzenie przez Justina Trudeau jego uczestnictwa w planowanym szczycie NATO w Warszawie, wzmocnienie wschodniej flanki NATO, co zapewnia bezpieczeństwo całemu sojuszowi,
podejmowanie działań, które pokazywałyby silne przekonanie wspólnoty Zachodu, że prawo nie może być łamane i że dialog z Rosją powinien być prowadzony z pozycji siły, a także przyszłość Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego. Cierpliwość osób witających prezydenta przed parlamentem opłaciła się, gdyż po spotkaniu z premierem Trudeau Andrzej Duda podszedł przywitać się ze swoimi sympatykami. Wieczorem tego samego dnia prezydent wraz z małżonką wziął udział w odbywającej się w jednej z sal parlamentu uroczystości z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja i 1050. rocznicy Chrztu Polski. W spotkaniu prowadzonym przez Lilianę Komorowską, przewodniczącą Komisji Kultury przy Okręgu Ottawa KPK, uczestniczyli m.in. członkowie Korpusu Dyplomatycznego, parlamentarzyści kanadyjscy wraz z ministrem spraw zagranicznych Stéphane Dion, przedstawiciele organizacji polonijnych i nasi weterani. Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski okolicznościowe przemówienia wygłosili ambasador Marcin Bosacki i prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu pan ambasador w skrócie omówił historię imigracji Polaków do Kanady oraz współpracę gospodarczą i militarną Kanady i Polski, stanowiącą przykład znakomitych relacji między oboma państwami. Ambasador Bosacki przedstawił także obecnych na sali kilkoro naszych kombatantów, przytaczając też ich szlak bojowy w czasie II wojny światowej, jak i działalność zawodową w Kanadzie. Poproszonym o powstanie weteranom, kilkaset zgromadzonych osób serdecznymi oklaskami wyraziło wdzięczność za bohaterstwo w czasie walk wojennych, jak i za wkład w rozwój ich drugiej ojczyzny. Zabierając głos, Andrzej Duda podkreślił ogromne znaczenie uchwalonej 3 maja 1791 roku polskiej konstytucji, ustalającej zasady parlamentaryzmu, tak aby wola narodu była zawsze respektowana. W swoim wielowątkowym wystąpieniu prezydent odniósł się m.in. do 1050. rocznicy Chrztu Polski, braterstwa broni żołnierzy kanadyjskich i polskich oraz obecnej współpracy wojskowej w ramach NATO, wnoszącej w swój wkład w utrzymanie bezpieczeństwa na świecie, wspominając też o stałym rozwoju ruchu turystycznego między Kanadą a Polską i rosnącej liczbie młodych Kanadyjczyków studiujących w polskich uczelniach. Prezydent Polski nie zapomniał o ofiarach lotników kanadyjskich, którzy nieśli pomoc powstańcom w okupowanej Warszawie, jak i kanadyjskich i polskich żołnierzach poległych w obu wojnach. Składam hołd wszystkim kanadyjskim i polskim żołnierzom, których połączyła walka o wolny świat na frontach obu wojen światowych. Ten dar, który nam przynieśli, dar wolności, przynieśli żołnierze, którzy zasłynęli z wielkiego bohaterstwa. Walcząc o wolny świat, na frontach najpierw pierwszej, a potem drugiej wojny światowej. Zarówno więc w głodnistym piekle okopów tej pierwszej wielkiej z wojen, jak i na stokach Monte Cassino, na plażach Normandii i wszędzie tam, gdzie w czasie II wojny światowej stawali ramię w ramię, dając laminę krwi, wspólnej krwi, która, jak powiedziałem dziś do kanadyjskich żołnierzy, oznacza przyjaźń pomiędzy naszymi narodami na stulecie. Podniosłą uroczystość zakończył recital wykonującego utwory Fryderyka Chopina, znakomitego pianisty Krzysztofa Jabłońskiego, laureata Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 1985 roku i wielu innych konkursów pianistycznych. Thank you.
środę, 11 maja, w ostatnim dniu wizyty, para prezydencka była gośćmi gubernatora Kanady Davida Johnstona i jego małżonki. W rozmowach obaj politycy poruszali ważne dla obu państw sprawy dotyczące zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie, współpracy militarnej i gospodarczej oraz ruchu turystycznego.